Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Droga rodzino parafialna, zbliżają się rodzinne święta. Wyciągamy do siebie rękę na zgodę, wyciągamy opłatki na znak miłości i dobrych życzeń. Prawdziwe spotkania to spotkania serc. I żeby spotkać siebie nawzajem, serce za sercem, trzeba pierw spotkać serce Jezusa. Czeka na nas w konfesjonale, czeka na nas w sakramencie pojednania. Jutro sobota, sobota 16 grudnia. Zapraszam wszystkich do spotkania z sercem Jezusa w sakramencie pojednania. Zapraszam. Czy do południa, czy po południu, czy wieczorem, my kapłani chcemy wam służyć naszymi kapłańskimi sercami. Na pewno sami też klękniemy przed innym spowiednikiem, kapłanem, żeby oczyścić siebie, żeby być otwartym na łaskę Bożą. Zapraszam was do tego samego, abyśmy przyszli nie tylko do spowiedzi, nie tylko wyrzucili z siebie grzechy, ale tak naprawdę spojrzeli na swoje życie oczyma Jezusa Chrystusa. Umiłował nas jeszcze przed założeniem świata. Umiłował nas miłością odwieczną. Zapraszam was, abyście odkrywali tę miłość. Przede wszystkim miłość. Miłość Boga do człowieka. Życzę każdemu z was, poczuj się kochany, bracie. Poczuj się kochana, siostro. Przyjdź po znak miłości, którym jest rozgrzeszenie, przebaczenie, miłosierdzie. Niech Jezus zamieszka w twoim sercu. Niech Jezus urodzi się w tobie. Szczęść Boże.